Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło spotkać się z Państwem u progu nowego 2009 roku. I z tej też okazji proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia oraz spełnienia wszelkich planów, zamierzeń, które Państwo sobie założyli na ten rozpoczynający się rok. Dzisiaj Państwa i moim gościem, moim rozmówcą jest Pan Burmistrz Mieczysław Szymalski. Panu również pragnę życzyć na po prostu dobrego roku. Dziękuję bardzo Państwu, panie redaktorze. No, dzień dobry Państwu. Ja się też dołączam do tych życzeń noworocznych i również życzę Państwu pomyślnego, dosiego i dobrego roku. Panie burmistrzu, już mamy te eleganckie sprawy załatwione. Teraz do rzeczy. Dotychczas miał Pan zawsze w zwyczaju, podsumowywać mijający rok. Zazwyczaj było to w grudniu, gdzieś w okolicach sesji opłatkowej. Tym razem nie miałbym Pan na to specjalnej ochoty i dlatego spotkaliśmy się po nowym roku. Czy można wiedzieć dlaczego? Może zabrakło sił w tej sytuacji, która i w tej atmosferze, która towarzyszyła nam u progu roku 2009, no i oczywiście na ostatniej sesji. W związku z tym myślę, że trzeba troszeczkę dystansu i pewnego podsumowania i analizy. I takie podsumowanie z reguły również robię na spotkaniu noworocznym. To spotkanie będzie 23 stycznia i przepraszam Państwa, jeżeli rzeczywiście te informacje zabrakło, ale postaram się, żeby 23 spotkanie noworoczne było dla Państwa jakby właśnie tą odpowiedzią i będę się mógł w jakiś sposób zrehabilitować. Panie burmistrzu, postaramy się to zrobić tu i teraz, nie będziemy czekali do 23 stycznia. Jaki Pana zdaniem, jaki według Pana był ten miniony rok? Dobry, zły czy taki sam? Ja myślę, że zależy w jakich kategoriach się na to patrzy. Na pewno jeżeli chodzi o rok dla miasta, no oczywiście recesja, rok trudny, myślę, że dla nas wszystkich, dla nie tylko Polski, dla Unii Europejskiej, dla myślę, że i całego świata tak to można było skwitować. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o infrastrukturę techniczną, jeżeli chodzi o nasze dokonania tutaj na płaszczyźnie realizacji tych wszystkich zadań, on był dobrym rokiem. Nie było tutaj żadnych zagrożeń, zrealizowaliśmy właściwie wszystkie zamierzenia w 100%. Natomiast troszeczkę gorsza sytuacja była, jeżeli chodzi o nasze koalicje natomiast i na atmosferę panującą w Radzie, relacjach między poszczególnymi organami. Panie burmistrzu, no ja czytałem niedawno wywiad z przewodniczącym Rady Miasta, z którego wynika, że w Radzie nic złego się nie dzieje, że zwycięża demokracja i jest wszystko okej. Okay. Pan też tak uważa? Znaczy, na pewno demokracji uczymy się w dalszym ciągu i demokracja jest chyba najlepszą formą sprawowania władzy i ona jest bardzo trudna. Póki co nikt innego. Nic lepszego. Ale nikt nic lepszego nie wymyślił. Tak to było i chyba tej demokracji zawsze się będziemy uczyć. Na pewno ją trzeba uszanować i każdy z nas ma swoje zdanie i również radni. Ale no, ja bym nie podchodził do tego w taki sposób, że nic złego się nie stało. No, najważniejsza jest jednak ta harmonia. Najważniejsze są te sygnały, które idą z Rady, gdzie możemy mieć inwestorów i myślę, że taka atmosfera, bo ona nie jest dobra. Ona nie była dobra i ja to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Ja uważam, że się bardzo dużo złego stało. Na pewno trzeba będzie szukać błędów, które popełniliśmy. Myślę, że na ten temat jeszcze się będę mógł wypowiedzieć. Mm-hmm. Ale na pewno uważam, że ja tego tak nie odbieram. Na pewno się dużo złego, bardzo dużo złego stało. No bo weźmy nawet tylko sesję budżetową, prawda? Sposób jej przyjęcia, no to chyba on nie świadczy o tym, że w Radzie nic się nie dzieje. No niezbyt dobre, że tam się raczej coś dzieje niezbyt dobrego. No tutaj widać tą demokrację, widać starcia pomiędzy poszczególnymi klubami, pomiędzy starcia personalne. Ja myślę, że zabrakło nam troszeczkę tutaj doświadczenia, może troszeczkę pewnej reakcji w pewnym momencie. Ja myślę, że i mnie. Ja też się przyznaję tutaj do swoich błędów, no bo na pewno Państwo wiecie, że no jestem liderem naszego Komitetu Wyborczego Wyborców Razem, się z nim utożsamiam i jeżeli Państwo analizowaliście to zachowanie, które było na sesji, no to dla mnie jest ogromnym zaskoczeniem, że mój klub również, no wstrzymanie się praktycznie jest reakcją przeciwną, przeciwko budżetowi, przeciwko burmistrzowi. Właśnie, panie burmistrzu, się okazuje, że pana ugrupowanie w sposób zdecydowany i anonsując to, odcięło się od budżetu, którego pan jest autorem, jakby nie było. No i wygląda na to, że ten budżet, ponieważ pan go przedstawiał i zachęcał do głosowania, odpowiada tylko panu i jednemu radnemu, no, natomiast cała reszta się wstrzymała. No właśnie, I mówimy, że to jest budżet miasta. No. Że to jest budżet miasta. Na pewno się trzeba chwilę zastanowić na tym. Dobrze, że tutaj pan redaktor dzisiaj, że mogę tutaj do naszych mieszkańców też powiedzieć parę słów, bo proszę Państwa, ten budżet był procedowany oczywiście w sposób taki, jaki zawsze się budżet przyjmuje. I ja powiem Państwu, że oczywiście ja się utożsamiam
utożsamiał z tym budżetem. Absolutnie się z tym budżetem utożsamiał, bo ten budżet jest dobry, nawet powiedziałbym bardzo dobry. I praca w komisjach, która była, wszystkie sporne sprawy zostały w zasadzie w 100% jakby załatwione. Nie było żadnych uwag do tego budżetu. Oczywiście one były na wstępie przy jakby analizie, przy uchwalaniu tego budżetu przez jeszcze w pracach w komisji. Natomiast jeżeli już doszliśmy do konsensusu, nie było jednej praktycznie uwagi do tego budżetu. Wszyscy uznaliśmy, że ten budżet w tych czasach jest bardzo dobrze, ale ja bym nawet tego nie odnosił do tych czasów, tylko on jest bardzo dobrze wyważony. Są inwestycje, nie ma żadnego zagrożenia. Małe pieniądze, które w efekcie, no, z przyczyn różnych, pojawiły się, to jest ponad 1 000 000 zł, one nie zostały w jakiś sposób rozgrabione, tylko te pieniądze zostały w marcu, gdy będzie analiza, gdzie będziemy mieli troszeczkę więcej informacji, albo zmniejszymy kredyt, być może będą już te środki unijne, albo też rozpoczniemy inwestycje drogowe. I to mnie bardzo cieszyło. I ten ponad 1 000 000 to byłby przeznaczony właśnie na to. Znaczy był przeznaczony. Tak, był przeznaczony. I oczywiście ja dziękowałem właśnie i przewodniczącym komisji. I no, cieszyłem się z tego, że ta praca była bardzo konstruktywna, bardzo owocna i bardzo rzeczowa. Panie burmistrzu, nie tylko ja, ale podejrzewam, że większość mieszkańców nie bardzo rozumie, co jest grane. No bo tak, jest pana ugrupowanie, do którego pan się przyznaje jeszcze. No nie, ja bym może tak tego nie mówił. Ja z tego ugrupowania wyrosłem, skupia to ugrupowanie około 100 ludzi, bardzo wartościowych ludzi, ludzi, którzy no bo to nie tylko radni, nie jest tylko tych 7 radnych, którzy oczywiście się wstrzymali, poza jednym, który głosował za i ten budżet oczywiście tym jednym głosem przeszedł. Ja myślę, że tu analizę należałoby pewno zrobić, natomiast ci radni też odpowiadają przed całym komitetem, przed tymi ludźmi, którzy w tej Ostrowi naprawdę starają się dużo zrobić. Dobrze, tam były, jak dobrze pamiętam, były zastrzeżenia, że oni, będąc w poszczególnych komisjach w mniejszości, mieli niewielki wpływ na ostateczny wygląd tego budżetu. Ale z kolei te dwa kluby, które w tej chwili chyba można nazwać opozycyjne oba, wniosły sporo zmian do tego budżetu i one wszystkie zostały przez pana jako autora przyjęte jako autopoprawki. I też się wstrzymują od głosu, przepraszam. Tak, to w ogóle sytuacja na tej sesji budżetowej była ciekawa, to znaczy ciekawa, no, bardzo dziwna, tak to należy powiedzieć. Natomiast może to nie było tak do końca, dlatego że szereg poprawek, które oczywiście nastąpiła rekonstrukcja Komisji Finansowej, gdzie zmienił się przewodniczący, i szereg poprawek, które były, nie zostały wszystkie przyjęte, bo to nie było tak, że burmistrz się na wszystko zgodził. Niektóre rzeczy uważam, że absolutnie nie mogą być zmienione i nie mogą być wprowadzone do tego budżetu. I tutaj doszliśmy, tak jak powiedziałem, do pełnego konsensusu. I nie było żadnych uwag do tego budżetu. Natomiast oczywiście tak było. Ja miałem zapewnienie, zresztą to również było na sesji, którą Państwo też transmitowaliście, było zapewnienie jednego klubu, drugiego klubu i tej, tak jak tu Pan redaktor powiedział, tej jakby opozycji, bo ja bym tego może w takich kategoriach w samorządach może nie starał się nazwać, ale... Przepraszam, jeśli ktoś wstaje, że klubu opozycyjnego... No może, można tak to robić. Natomiast zawsze traktowałem samorząd jako, myślę, że grono ludzi, którzy pracuje dla dobra miasta. No i oczywiście te zapewnienia były przed samym głosowaniem budżetu. Na pewno trudno o wszystkich sprawach mówić, bo te sprawy się dzieją na przestrzeni, myślę, że do czerwca powstały pewne takie zawirowania. I ja też byłem przekonany, że ten budżet zostanie uchwalony. Nawet były takie zapewnienia, że jednogłośnie. No było jednogłośnie. Jednomyślnie. Tutaj pan redaktor ma rację. I dla mnie, ja tutaj się przyznaję do błędu absolutnie też. Ja za mało zrobiłem, żeby w jakiś sposób przekonać przynajmniej naszych radnych z naszego klubu i innych, którzy by na pewno zagłosowali. Było to, myślę, że niepotrzebne, jakby personalne, osobowe, w jakiś sposób zrobienie sobie, tak to można brzydko powiedzieć, na złość. Ale budżet nie jest tym elementem, no więc którym właśnie można rozgrywać sprawy osobowe, personalne, czy nie również powinien być, nie powinien być. To jest najważniejszy akt dla naszego miasta. To panie burmistrzu, skoro nie ma... Tym bardziej, że jest bardzo dobry ten akt, bo tak sobie trzeba powiedzieć. No właśnie, skoro budżet jest taki bardzo dobry, skoro było takie poparcie, znaczy nie widzimy tutaj, przynajmniej w tej chwili, żadnych racjonalnych przesłanek, żeby w ten sposób się zachowywać. Czy być może są jakieś inne, nie wiem, przyczyny, które spowodowały taką, a nie inną reakcję radnych? Ja myślę, że to było tak, że wszyscy się zagubiliśmy i z tego, co wiem, to większość radnych żałuje, że tak się zachowała. Oni dzisiaj by zrobili inaczej. Zresztą ja starałem się też powiedzieć od razu po głosowaniu, że w głębi duszy wszyscy Państwo jesteście za tym budżetem, bo wszyscy byliśmy. Tylko tutaj zagrały pewne emocje. Myślę, że popełnia się pewne błędy w ferworze jakby takiej działań, które następują bardzo szybko, ale
mówię, tutaj to nie było żadnych jakbyś takich podtekstów, przesłanek, które by w jakiś sposób mogły przesądzić o tym, że dzisiaj nie głosujemy. Przecież można było spokojnie ten budżet i do marca uchwalać, nic złego by się nie stało, ale chciano uchwalić to na tej sesji. Nie było żadnej uwagi, nie było praktycznie jednego punktu zaczepnego, który by powodował, że różnimy się. Był pełna harmonia pomiędzy burmistrzem, który złożył 15 listopada projekt budżetu, i radą, i no, pewne kuriozum. I na pewno trzeba to wszystko przeanalizować. Źle, bo taki sygnał idzie na pewno poza miasto i na pewno relacje. Ja też jestem w sytuacji, na pewno tak jak Państwo tutaj widzą, no jak to mój klub nie zagłosował. Na pewno ja zapewniam Państwa, że to nie jest tak, że ja jestem dalej, gdzieś dalej poza klubem. Nie, ten klub jest i ten Komitet Wyborczy Wyborców Razem, on jest bardzo spójny. Mam nadzieję, że potrafimy to przeanalizować z pewnego dystansu i te sprawy w jakiś sposób unormować, bo to jest bardzo potrzebne. Na pewno przyjdzie czas na refleksję i bez większości się nie funkcjonuje. No prawda? Właśnie, i to jest bardzo istotne. Panie burmistrzu, mówi pan o poprawieniu relacji z własnym klubem, czy o naprawie. Natomiast kilkakrotnie już pan wspomniał, że może część winy to jest i po pana stronie. Dokładnie. No właśnie, tak. Bo to tak łatwo jest uderzać się w cudze piersi, prawda, i tak dalej. No, tak, co pan zauważył, znaczy, gdzie pan mógł popełnić błąd? Może był pan za mało otwarty na przykład w kontaktach czy we współpracy z tymi pozostałymi klubami. No, dla mnie to jest bardzo oczywiste, no skoro wszyscy się zgadzają i nagle taki niewypał, no... To jest najbardziej dziwne. Ja na pewno tu swoją winę też widzę, na pewno przed samym głosowaniem mogłem rozmawiać ze wszystkimi członkami, przynajmniej mojego klubu i innymi, można było tak rozmawiać i na pewno efekt tego głosowania był inny. Na pewno też Państwo macie też świadomość, słuchając ale czytając niektóre gazety, na pewno sytuacja i moja nie jest taką sytuacją, jakbym chciał, żeby była, bo nie jest luksusowa, bo jak Państwo wiecie, no są gazety, w których praktycznie nie ma jednego wydania, które by w jakiś sposób nie starała się wyciągnąć coś i negatywnie przedstawiać jakby moją pracę, moją osobę, ale ja naprawdę zapewniam Państwa, że miasto jak było, nie było żadnego zagrożenia, taki nie ma. Mamy naprawdę sytuację finansową niezłą. Na pewno sen z powiek nam spędza być może brak tych regulacji, pozyskiwania funduszy unijnych, bo w województwie mazowieckim jest to zabagniona. Tak, ale to absolutnie miasta, nie, ale też chcę mówić, zapewnić naszych mieszkańców, proszę Państwa, miejcie taką świadomość, że naprawdę póki co burmistrz jeszcze rządzi tym miastem, oczywiście w ramach przydzielonych kompetencji. Ja jestem, proszę Państwa, wybrany przez Państwem i staram się tą pracę też wykonywać i wierzcie Państwo, że te ponad 5000 głosów chciałbym, żeby kończąc swoją kadencję, żebyście Państwo też powiedzieli, pisano na Pana, tyle Panu zrobiono krzywdy, ale my jesteśmy z Panem i cieszymy się, że to miasto tak się rozwija. Panie burmistrzu, no trudno, ja jeszcze wrócę do tych miejskich pieniędzy. Mleko się wylało, nie ma co nad nim rozpaczać. Jak pan sobie wyobraża realizację zamierzeń, mając taki, a nie inny budżet, mając taką, a nie inną sytuację w Radzie? No na pewno nie ma komfortu pracy, bo przede wszystkim człowiek jest zadowolony, jeżeli jest poparcie, prawda, i radnych, bo to jest organ uchwałodawczy, ale organ, bez którego też praktycznie burmistrz nie funkcjonuje. Natomiast jeżeli dzisiaj chodzi o realizację budżetu, tak jak żeśmy sobie pewne rzeczy ustalali, w marcu na pewno nastąpi ta rekonstrukcja, bogatsi się o wiedzę, o doświadczenie, będziemy mogli troszeczkę w bardziej taki zdecydowany sposób już spojrzeć na ten budżet. Natomiast realizacja budżetu, ten budżet został uchwalony, bo ustawodawca tak zapisał, że wystarczy jeden głos. Tutaj był, praktycznie nikt nie był przeciw, to też trzeba by było może sobie jakby tak na otarcie łez powiedzieć. Natomiast realizacja budżetu będzie realizowana tak jak każdy inny budżet, bo tutaj nie ma, prawda, żadnego zagrożenia. Budżet jest i ten budżet, oczywiście burmistrz jest... tą są, które wykonuje i tutaj bez zgody burmistrza praktycznie tego budżetu nie można zmienić. Także to wszystko, co zostało zapisane, wszystkie te nasze inwestycje, wszystko, co jest ważne dla bezpieczeństwa miasta, dla naszego tutaj istnienia, dla prawidłowego funkcjonowania, to jest. Budżet jest, proszę Państwa, bardzo wysoki, prawie 60 milionów złotych. Przypomnę, że 95 rok to było prawie 10 milionów, także my jesteśmy ogromna dynamika wzrostu budżetu. I ten budżet, mówię, jest dobry i no przykro człowiekowi, że myślę, że to nastąpiło, myślę, że również moja wina, jak i troszeczkę brak może pewnej reakcji w pewnym momencie. Panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie na ten temat. Sam pan wspomniał, że zostały poczynione oszczędności czy przesunięcia tam ponad milion złotych. Znaczy, no jeżeli są oszczędności, to znaczy, że będą również pewne wyrzeczenia. Czy powinny być. Czy można już to dzisiaj określić?
Czego będzie mniej w tym 2009 roku? No tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, bo oczywiście budżet jest, proces uchwalania budżetu jest oczywiście jawną polityką finansową. No dosyć duże kwoty zostały zdjęte z promocji miasta. Jak Państwo wiecie, promocja miasta to są te szereg, prawda, różnych imprez o charakterze rozrywkowym i nie tylko. Okay. Będzie wymiana. Lata z radiem nie będzie. Już to od razu mówię, lata z radiem nie będzie. Mieliśmy ofertę, oczywiście mieliśmy ofertę, przysłało organizatorzy lata z radiem, przysłali nam ofertę. No niestety kwota, która została zmniejszona, absolutnie nam nie daje takiej możliwości, żeby lato z radiem w tym roku się odbyło. Ale na pewno będzie szereg jeszcze. A Dni Ostrowi? Dni Ostrowi, ja nie wiem, bo jest ileś Domu Kultury i na pewno nie będzie takie, jak było. To tutaj sobie trzeba powiedzieć. Znaczy, Dni Ostrowi będą skromniejsze? Skromniejsze, na pewno, będą skromniejsze, na pewno będą realizowane wspólnie z naszym Domem Kultury za 50-lecie i tutaj troszkę będzie w innej konfiguracji to zrobione. Wspomniał Pan, że inwestycje nie ucierpią na tym, czyli wszystkie będą kontynuowane? Ja myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą to jest ta inwestycja hala sportowa i basen, no, prawda, na którą my tu wszyscy czekamy. I tutaj wierzcie Państwo, że nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o termin oddania. Realizujemy wszystko zgodnie z terminem. I w maju praktycznie jest przewidziane zakończenie tej inwestycji hala sportowa i basen, również z tym zagospodarowaniem. I byśmy tak chcieli, żeby już w okresie wakacji, lipiec, sierpień, żeby nasze społeczeństwo mogło korzystać z basenu, bo on już powinien być oddany i będzie. I na razie nie widzę żadnego zagrożenia, również i finansowego, bo my jesteśmy przygotowani, jeżeli by nawet nie było możliwości, chociaż złożyliśmy wszystkie wnioski unijne. No niestety nie ma jeszcze przepisów też wykonawczych, sobie ubolewam nad tym, ale jeżeli by nawet była taka sytuacja, że nie dostaniemy, zawsze to będzie te pieniądze, które włożyliśmy, będzie udziałem w następnych projektach, czyli w Domu Kultury, Bibliotece, Kinie i to zawsze można odzyskać. I tutaj to nie będzie powodem tego, że my nie oddamy to. Również, no tak jak jest, jaka jest konstrukcja, no Grodzisko Książąt Mazowieckich, które chcemy, ja myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni z tych pomysłów, które tam będą. Ja wiem, że na łamach na gazety były tutaj wiele słów krytyki. Na pewno do tego, myślę, że trzeba poczekać do tego, co tam będzie, jak to będzie wyglądało i też powiem, że ten wniosek na Ogródek Jordanowski, to grodzisko, przeszło ocenę formalną. Jeżeli by... Znaczy, Tak, bo my składaliśmy wniosek unijny, to jest nasz udział. On kosztował tam z około tam miliona ze wszystkimi tymi około grodziskowymi pracami i my mamy złożony wniosek na 1 700 000. Wówczas 400 tysięcy by był udziałem naszym, a już jest milion. Wtedy 600 tysięcy by było do kasy zwrotu, a resztę by było na dokończenie. Także to, co to tu mówię, to będzie może jeszcze taka jedna z lepszych inwestycji, z której się wszyscy będziemy cieszyli. Ja chciałbym wrócić jeszcze, znaczy nawiązać do tych dwóch inwestycji, o których Pan mówił, a więc Centrum Zastawem. W tym roku będzie hala i basen, tak? Oczywiście parkingi i... No ja Państwu powiem tak. Zaraz przejdę. A chodzi właśnie tak o resztę. Tak. No bo pojawiły się takie głosy, że zamiast budować to grodzisko, lepiej byłoby zbudować lodowisko. Z tego, co ja pamiętam, to zdaje się, że coś takiego było tam jest w planach. Tak. My mieszkańców wielokrotnie informowaliśmy, natomiast jeszcze Państwu może przypomnę, bo to wszystko się wpisuje w pewien kompleks. Również to grodzisko Książąt Mazowieckich wpisany jest w ten kompleks. Czyli to jest hala sportowa, basen, parkingi, przebicia, rondo na ulicy Różańskiej z przebiciem do ulicy Brunińskiego, Dom Kultury, biblioteka, kino, trzy korty i lodowisko. Lodowisko, które będzie funkcjonowało od miesiąca listopada do miesiąca praktycznie kwietnia. Jeśli nie będzie mrozu zimą, ono też będzie... Będzie funkcjonowało w tym okresie, bo to jest lodowisko, które jest... oczywiście to jest sztuczne na sztuczny lód i ono będzie funkcjonowało. I to jest cały taki kompleks, łącznie z zielenią, łącznie z tym grodziskiem, prawda? Tworzy to pewien jakby taki element. Wszystko, co wkładamy na dzień dzisiejszy z naszych środków, bo oczywiście się kredytujemy i to wielokrotnie mówiliśmy, bo nie ma innej konstrukcji, wszystkie te pieniądze, które włożyliśmy, one w części podlegają zwrotowi, bo to są koszty kwalifikowane. To, co włożyliśmy w halę sportową basen, on te pieniądze, jeżeli dostrzymamy, ten wniosek uzyska pozytywną ocenę i zostaniemy zakwalifikowani, one zostaną zwrócone na inwestycje, które będą realizowane w dalszej części. Natomiast jeżeli by nie dostali pieniędzy, bo taki wariant też trzeba sobie, proszę Państwa, założyć, bo ja nawet czytałem dzisiaj wypowiedź gdzieś wójta, też ubolewa nad tym samym, co i my również, że właśnie brak jest tych regulacji prawnych umożliwiających aplikację, no
ale mamy nadzieję, że to będzie. No jeżeli by nie było, to też sobie trzeba powiedzieć, że my nie chcemy miasta. Ja, proszę Państwa, na pewno nie chciałbym odejść, kończyć swoją kadencję, żebym zadłużył miasto na ileś lat. Kredyty bierzemy na bardzo krótki okres, one muszą być wzięte, dlatego że Unia nie płaci z góry. No być może teraz są takie regulacje, że będzie płaciła i na pewno my nie zadłużymy miasto. Miasto jest naprawdę w tej chwili jeszcze niezadłużone na jakiś wysoki procent i też nie jest to taka kwota, którą byśmy nie mogli dzisiaj spokojnie spłacać kosztem, żeby to nie było kosztem bezpieczeństwa, czy kosztem inwestycji drogowych, bo mam nadzieję, że te inwestycje drogowe, one, które by przy rekonstrukcji były, one również w kwocie, no tak zakładam, że podobnej, może troszeczkę mniejszej, wyszłyby do realizacji. Panie burmistrzu, wspomniał Pan wcześniej o, nazwijmy to, atmosferze medialnej wokół Urzędu Miasta. No niezbyt, tak jak Pan też to zauważył, niezbyt sprzyjającej Panu. Czyli niezbyt dla Pana miłej. O. Podobno się pokazało coś ostatnio nowego, pojawiło się, w sprawie firmy Anglo. Tak, no też warto było wrócić do historii, już tu wspomniałem, od czerwca praktycznie następuje ta rekonstrukcja no, tych naszej koalicji, prawda, no na to pewno ta atmosfera no, nie jest atmosferą, tak jak mówiliśmy, którą by każdy z nas, myślę, że chciał i każdy mieszkaniec. No też Państwo pamiętacie to, co się działo z firmą Anglos, z jednym z radnych. Ja tylko mogę powiedzieć naszym mieszkańcom, bo ostatecznie była prowadzona sprawa i przez prokuratora, że w zasadzie no, prokurator nie dopatrzył się żadnych uchybień. No właśnie, co prokurator? Prokuratur umorzył śledztwo, zresztą no, my zakładaliśmy, że nie może tam być nic złego, bo no, na miłość boską Państwo chyba też wierzycie, że miasto to nie jest, to nie są ludzie, którzy by starali się w jakiś pokątny sposób, bez jakiejś oficjalnej, prawda, procedury, cokolwiek robić. My zawsze zakładaliśmy, że nic złego się nie dzieje i oczywiście tak to prokurator, umarzając śledztwo, skwitował. Ja tylko mogę jeszcze raz przeprosić tych wszystkich, których no siebie nie będę przepraszał, bo taka jest moja praca i Państwo wiecie, że no, ja mam wpisane, jestem osobą publiczną i na pewno też mam odporność oczywiście jakąś psychiczną i pewne granice, natomiast no, mogę przeprosić tych wszystkich, którzy w jakiś sposób zostali manipulowani i to bezpodstawnie. I tu przepraszam i kolegę z mojego klubu radnego, i również tych wszystkich, którzy zostali narażeni na pewne pomówienia, bo tak to sobie można powiedzieć, bo zarówno komisja rewizyjna nie znalazła niczego złego i to zostało wszystko sprostowane. Natomiast no, ale efekt się wywołuje, panie redaktorze, poprzez nagłówki w prasie, gdzie my już jesteśmy przestępcami. Ja sobie tak też myślę, panie redaktorze, że ta rzetelna informacja od nas, ja ubolewam, że i przepraszam Państwa, bo tak zawsze mówię, że będę częściej też i chodził i witał się z Państwem, naprawdę reakcja społeczeństwa jest, ja jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony i zresztą bardzo mnie to cieszy. Natomiast myślę, że ta informacja, która do Państwa dociera, dobrze było, że ta informacja również docierała tutaj przez osoby, niekoniecznie zawsze przeze mnie, bo no Państwo, właśnie. Myślę, że to nie jest też tak dobrze, bo Państwo wiecie, że no, nie zawsze wszyscy mają, ja nie mam tylko samych przyjaciół, ale to jest normalne, to są zasady demokracji. Panie burmistrzu, właśnie chciałem Pana zapytać, bo to Pan powiedział, że Pan mówi, że ludzie nie wierzą i tak dalej, czy wierzą. To nie jest kwestia wiary, czy nie wiary. Kwestia informacji. To jest kwestia informacji. Zgadzam się, dlatego oczywiście. Mam do Pana pytanie takie. Czy nie sądzi Pan, że nadszedł już chyba czas, żeby zmienić, czy, no nie wiem, czy można poprawiać, ale zmienić politykę informacyjną urzędu. Że po prostu, żeby było mniej okrągłych mniej zdań. Polityki? Nie, polityka to swoją drogą tam, gdzie ona jest potrzebna, to nie, ale mniej takich okrągłych, nie chcę mówić, proszę tego źle nie zrozumieć, frazesów. Natomiast więcej rzetelnej, treści. Wyczerpującej treści. Bo Ostrów nie składa się tylko z Pana przeciwników i zwolenników. Jest mnóstwo ludzi, tak. Którym jest naprawdę dokładnie obojętne, kto jest burmistrzem i kto zasiada w Radzie Miasta. Ich interesuje tylko jedno. Żeby Ostrów była rzetelnie zarządzana, solidnie, uczciwie i tak dalej. I informacje chcą mieć szybciej i prawdziwe niż plotki, które za jakiś czas, wie Pan, jak plotka się rozrasta. Tak, tak. No, i wiem najlepiej. No właśnie.
Ja myślę, że tutaj pan redaktor ma rację. My próbowaliśmy różnych, prawda, jakby wariantów, ten informator nasz się ukazuje, ale w tej chwili myślę, że to, co się dzieje w mediach, prawda, to, co się dzieje u nas na terenie naszego miasta. Ja też mam taki niesmak, bo na pewno wiele z państwa zostało w jakiś sposób też myślę, że wprowadzone różnymi artykułami, które robią ten medialny, prawda, jakby no, efekt osiągają, bo taka jest, proszę państwa, myślę, że cel tej gazety, która wychodzi. Ja też myślę, że i warto się też zastanowić. A może nie mieli dobrego źródła. Może nie mieli źródła, to też właśnie. I myślę, że będziemy też tutaj zmienimy ten sposób informacji. Na pewno mówię, nie zawsze będzie to informacja podawana przeze mnie, oczywiście za też no, trudno, żeby burmistrz nie wiedział, jakie tam informacje, bo te informacje są informacjami. Mhm. Ale postaramy się do państwa troszeczkę szerzej dotrzeć, bardziej cyklicznie i szybciej, bo to jest myślę, że bardzo ważne, bo dla państwa też czytając pewne rzeczy, czy słuchając pewnych rzeczy, no państwo czekacie też na pewne jakieś ustosunkowanie się, czy to jest tak, no bo to prawda, co pan redaktor mówi. My żyjemy trochę w takim świecie, że nam się wydaje, że wszyscy tym żyją. Pod kloszem, tak? I tutaj tak nie jest, bo mieszkańcy przede wszystkim chcą mieć zapewnione podstawowe rzeczy do życia, możliwość rozwoju, możliwość jakiejś rozrywki, kultury. Możliwe, jak najtaniej. Jak najtaniej i najlepiej. No. To staramy się robić, natomiast nikt o tym nie mówi, a po co ma iść do burmistrza, kiedy by dostał taką informację, która oczywiście była wiarygodną informacją, no bo to jest bardzo istotne i bardzo ważne dla mieszkańców. No to co, panie burmistrzu, myślę, że tym optymistycznym akcentem i tą obietnicą, że polityka informacyjna miasta ulegnie zmianie, zakończymy dzisiejsze spotkanie. Myślę, że jeżeli to się spełni, to pana obietnica, tych wiadomości będzie więcej i takich, tak jak rozmawialiśmy, rzeczowych i wyczerpujących. Ja myślę, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo za uwagę, panu okay. Za rozmowę. Dziękuję.